Nie schodzimy z tego tematu, proszę Państwa, dalej o manipulacji. Poprosimy, żeby opowiedział nam Piotr Glisiewicz, tylko jak zwykle Piotruś gdzieś zniknął mi w tej chwili. A, to oczekuję na brawa, proszę Państwa. Oczekuję na brawa. Bardzo proszę, Piotrze, oddaję Ci głos. Gdzie tu się siedzi, mi powiedz? Witam wszystkich, którzy już wstali. Rysiu Kapuściński mówił, że ci, co mnie chcą zabić, to są klubowicze z Płocka. Kto jest z Płocka? Jest ktoś z Płocka tutaj na sali? Więc manipulacje Państwo widzą co dzień, a w Gazecie Polskiej czytają o nich co tydzień. Właściwie, co więcej można powiedzieć o tych manipulacjach? W tych dniach pewnie można powiedzieć tyle, no, że one doszły do ściany, tak? Bo jeśli można manipulować po śmierci prezydenta i 96 osób ważnych w Polsce, to znaczy, że już można manipulować wszystkim, że ta propaganda doszła do ściany. No i to był największy szok, bo nikt nie słyszał, że Lech Kaczyński może być profesorem. Jakby ktoś coś takiego wcześniej powiedział, to byłby wzięty za jakiegoś lizusa zupełnego stronniczego oszołoma. Jak profesor? Profesor to jest Władysław Bartoszewski właśnie. To jest profesor. Co można w takim świecie mediów, które tak wyglądają, właściwie zrobić? Bo jest tak, kiedy mówię, no, profesor Lech Kaczyński zostaje profesorem po śmierci i to na krótko, bo już przestał być profesorem znowu. Co można robić poza mediami? Pewnie to, że po jakichś tam latach działalności moja ekipa poznańska z akcji alternatywnej Naszość się zdecydowała na happeningi, to też była jakoś odpowiedź na tą rzeczywistość. To znaczy raz, że nie ma tłumów ludzi, którzy wyjdą na ulicę coś robić. Dwa, że przekaz mówiony językiem poważnym jest z miejsca torpedowany, łatwy do ośmieszenia. No a z takim happeningiem Naszości to najpierw by trzeba zrozumieć, a to z tym może być kiepsko u niektórych obserwatorów, w szczególności ważnych dziennikarzy. Dwa, że trzeba by to jakoś znaleźć odpowiedź, a to trzeba długo myśleć, a to nie ma czasu na to, żeby długo pomyśleć. Ironią trzeba zrozumieć, a różnie z tym bywa. Czasem dochodzi po takim czasie, że już news przeleci i nie wiadomo. Prawdopodobnie jakąś odpowiedzią na to są też kluby Gazety Polskiej, czyli jakaś taka oddolna działalność, organizowanie się społeczeństwa obywatelskiego, budowanie jakoś narodu od podstaw. Wiktor Świetlik, piszący też u nas, napisał jakiś czas temu, że wokół Warszawy w przedwojennej Polsce było 250 klubów sportowych. Wokół każdego z nich było jakieś tam środowisko zajmujące się nie tylko sportem. Były kluby prawicowe, lewicowe, ludowe, żydowskie, różne inne, które, no, ale wokół nich się koncentrowało życie. Czasem też się bili po mordach, nie tak jak w Płocku, tylko w Puławach. Natomiast kiedy przychodziła powódź albo inne takie zjawisko jak teraz, to były grupy, które organizowały od dołu to społeczeństwo. Więc kluby pewnie są jakąś taką formą działalności. Takie społeczności zorganizowane od dołu są w stanie nie być podatne na manipulacje, nawet manipulacje koronkowe, skomplikowane. Przekonałem się, pisząc o kibicach. Wiedzą Państwo, że piszę o kibicach często jako o czymś, co oddolnie jakby szuka instynktownie, a już do tego jakieś wykształciło przez te lat 20 swoje elity, to znaczy 20-latkowie, kiedyś rozrabiali, teraz mają lat 40, dzieci, coś w głowach, a wynieśli jakiś ten patriotyzm pewnie właśnie z kibicostwa, bo skoro się kocha swoje miasto to i Polskę, to później się zaczyna szukać, grzebać, dochodzi się do czegoś. No i napisałem kiedyś tekst, pewnie niektórzy z Państwa pamiętają, o inicjatywie Koniec PZPN.
Inicjatywa wtedy super popularna, 300 tysięcy ludzi podpisanych pod tą inicjatywą. Ja prawie bym się podpisał, no bo wiadomo, o PZPN-ie pisaliśmy to wszystko, co pisaliśmy. I no i nagle zadzwonił do mnie jeden z szefów stowarzyszeń kibicowskich, mówi, to jest patrz, co to, kto to organizuje, patrz ten rzecznik, to był w młodzieżówce SLD, a tamci inni, to ja podzwoniłem po ludziach z innych miast, nikt ich nie zna, nikt z nich nie jest kibicem. Przynajmniej jakoś funkcjonującym w swoim środowisku. No, zacząłem grzebać, przy tym okazało się, że jest to na jakiejś fali pewnie współ przez nas wywołanej kibicowskiego sprzeciwu wobec patologii nieprawidłowości, patriotyzmu kibiców, która ma to skanalizować. Pozostali ludzie, którzy tam występujący znani, okazali się być pracownikami agencji reklamowych. Okazało się też, że media nieprzychylne kibicom, ośmieszające ich patriotyzm, robiące z nich bandytów, nagle zaczęły TVN i Gazety Wyborcze tą inicjatywę traktować fajnie. No i ja napisałem wtedy tekst. Ustaliłem, co jest grane, zacytowałem przedstawicieli tych stowarzyszeń kibicowskich, ludzi jakoś w tym środowisku kibicowskim, cieszących się autorytetem. I no i mówię, co, samobójstwo. No bo najpopularniejsza inicjatywa w Polsce, jeszcze po naszej stronie popularna, bo przeciwko komuchom. No i no, no gdzieś poszło to na jakiejś tam wirtualnej Polsce, gdzieś okazało się, że same wpisy są, że albo to agent komunistów Grzegorza Laty, trochę wyłysiały też, ale z kitką, natomiast albo to nieważne, przeciwko tym to z samym diabłem. No po czym się okazało, że ten tekst ukazał się na wszystkich możliwych, czy w każdym razie większości możliwych forach kibicowskich, lokalnych, każdej tam ekipy kibiców w każdym mieście, miasteczku. I okazało się, że owszem, pierwszy wpis był może, że co to jest, jakiś podejrzany typ pacyfikuje taką naszą porządną akcję, ale dalej się wpisywał facet starszy, który dłużej jeździ na mecze, który już tutaj wiele mądrych rzeczy wpisał na tym forum, który mówił, nie, to właśnie tak jest, ja się właśnie z tym zgadzam, moja wiedza podpowiada, że jest to ściema, że jest to kanalizacja pewnie buntu zorganizowana przez jakąś ekipę konkurencyjną do ekipy Grzegorza Laty, na przykład Mariusza Weltera. I nagle, i to się rozeszło na, nie wiem, na 50, 100 forach internetowych kibicowskich, które dziesiątki tysięcy, mówiąc bardzo ostrożnie, pewnie setki tysięcy młodych ludzi na nie zaglądają. No i okazało się, że nagle ta inicjatywa stanęła. 300 tysięcy stop, kropka, nikt więcej się nie podpisuje. Czyli okazało się, że taka gazeta lekceważona, niszowa, mało znacząca, nagle stała się potęgą, która jest w stanie odwrócić coś, co się wydaje nieodwracalne. Na czym polegała rzecz? Właśnie na tym, że istniało jakieś środowisko zorganizowane oddolnie, dla którego nie był autorytetem ten, kto jest dziennikarzem, samego tego, że jest dziennikarzem. Nie. Moje nazwisko też, nie wiem, było znane 10% ludzi tam wchodzących, nie wiem, 5%, ale oni mieli tego swojego lidera, o którym wiedzieli, że od 20 lat robi coś tam, co robi. Znali go ze swojego środowiska i nie był autorytetem dziennikarz. Nie był autorytetem pan z okienka, dlatego że jest taki ładny i cukierkowaty jak Tomasz Lis, tylko był autorytetem ten, kogo znali, o kim wiedzieli. No więc wracając do tego, co Wiktor Świetlik pisał o tych 250 klubach piłkarskich wokół Warszawy, to było zorganizowane od dołu, społeczeństwo zorganizowane od dołu. Naród, który przy sytuacji medialnej taka, jaka jest, był w stanie się postawić. To jest ważne. Moim zdaniem wszystkie przywileje autorytetu mi się należą, natomiast obowiązki odpadają. Także. Chcą mi zabrać mikrofon, proszę państwa.